Zanim zaczniemy dzisiejszy odcinek, przypominam Wam, byście tłumnie i licznie odwiedzali naszego fanpage'a. Ogłoszenie za nami, więc spokojnie możemy przejść do konkretów. Premiery filmowe to dla gwiazd doskonała okazja, żeby odrobinę się polansować. Na tego typu imprezy przychodzą zarówno aktorzy, którzy grali w filmie, jak i trzeciorzędni celebryci. Jednym i drugim zdarzają się wpadki, które niejednokrotnie przysłaniają premierowe pokazy. Specjalnie dla Was przygotowaliśmy zestawienie tych najciekawszych. Plotkarnia. Agnieszka Orzechowska nie daje o sobie zapomnieć. Ostatnio pojawiła się na premierze filmu Pasikowskiego Pokłosie w towarzystwie młodego pianisty Wawrzyńca Praska. Jak się okazało, Agnieszka nie miała zaproszenia, a na imprezę wprowadził ją jej kolega Wawrzyniec Prasek. Para całowała się namiętnie przed kamerami, a po wejściu na salę zajęła miejsca w jednym z pierwszych rzędów. Organizatorzy poprosili Agnieszkę, żeby przesiadła się na swoje miejsce, jednak jak się okazało, gwiazda nie ma gdzie się przesiąść, bo nie figuruje na liście gości. Celebrytka została wyrzucona z imprezy, jednak jej partner relacjonuje to wydarzenie w zupełnie inny sposób. Chodziło tak naprawdę o to, że usiedliśmy nie na swoich miejscach, tylko że tam było duże zamieszanie i nasze miejsca były zajęte. Musieliśmy usiąść na inne, które były wolne, które nie były nam dedykowane. I jedna z pań, która też była chyba jedną z organizatorek, po prostu poprosiła nas o to, żebyśmy się przesiedli z takim niemiłym podejściem do Agnieszki. Oczywiście tam jakieś słowa padły, takie nieuprzejme. Dlatego Agnieszka też się obraziła i wyszliśmy przed zakończeniem projekcji. Plotkarnia. Nie wszyscy są tak sprytni jak Agnieszka Orzechowska. Kilka miesięcy temu na premierę filmu Komisarz Blond nie wpuszczono Michała Koterskiego. Rzadko kiedy selekcjonerzy nie wpuszczają na imprezy celebrytów, którzy są na liście gości. Niestety taka wpadka zdarzyła się Miśkowi Koterskiemu. Aktor przyszedł na premierę filmu Komisarz Blond, a jego osobą towarzyszącą był pies. Gdy celebryta pewnym krokiem zmierzał ku wejściu na salę, drogę zagrodził mu ochroniarz. Na nic zdały się prośby i groźby. Misiek został wyproszony z imprezy. Plotkarnia. Podobne skandale i wpadki to za oceanem standard. Kilka miesięcy temu byliśmy świadkami niezwykle żenującej sceny z udziałem Zaka Efrona. Aktor przyszedł na premierę filmu The Lorax. Przechadzał się po czerwonym dywanie, pozował fotoreporterom do zdjęć i już miał ustępować miejsca innym gwiazdom, kiedy z kieszeni spodni wypadła mu prezerwatywa. Zak szybko pochylił się, żeby podnieść zgubę, ale kamery zarejestrowały całe zdarzenie. Po całym zajściu aktor nie wiedział, jak się zachować i przez cały wieczór robił dobrą minę do złej gry. Plotkarnia. Premierę filmu Davida Cronenberga Kosmopolis przyćmił alkoholowy skandal z udziałem Roberta Pattisona. Robert na premierę filmu Kosmopolis założył wyciągniętą koszulkę w paski i czapkę z daszkiem. Już sam strój wzbudził wiele kontrowersji, nie wspominając o nieco mętnym spojrzeniu aktora. Robert trzymał fason, jednak nie trwało to zbyt długo. Po oficjalnej części goście udali się do klubu, a tam Pattison nie musiał już udawać. Upił się tak, że nie potrafił o własnych siłach wyjść z lokalu. Koledzy musieli zanieść go do limuzyny. Plotkarnia. Zaledwie kilka tygodni temu w Nowym Jorku miała miejsce premiera filmu Nędznicy, w którym jedną z głównych ról gra Anne Hathaway. Jesteśmy pewni, że aktorka zapamięta tę imprezę do końca swojego życia. Aktorka miała na sobie przepiękną, długą, obcisłą suknię z dużym rozcięciem. Kiedy wysiadała z limuzyny, sukienka niefortunnie podwinęła się i wyszło na jaw, że Anne nie założyła majtek. Gwiazda długo nie mogła otrząsnąć się z tej wpadki. W wywiadzie dla Vanity Fair powiedziała, że jest załamana tym incydentem. Plotkarnia. Premiera filmu to świetna okazja, żeby zwrócić na siebie uwagę. Gwiazdy doskonale o tym wiedzą i bardzo często same prowokują skandale. Szkoda tylko, że robią to kosztem premiery i innych gości. Plotkarnia. Pamiętacie inne skandale podczas premierowych pokazów filmów? Koniecznie piszcie na forum. Jak zawsze zachęcam do klikania w facebookowe Lubię To i wysyłania pomysłów na nowe odcinki Plotkarni na adres plotkarnia@wp.tv. Cześć!